witajcie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Challenge Ugly to Beauty. Jak widzicie, mamy kolejną kandydatkę, która chciałaby być piękna, a niestety jej się w życiu nie poszczęściło. Tak, mamy tutaj simkę Sofię Dump, czy Dump, nie wiem jak się to czyta, stworzoną przez Karinę, za co bardzo serdecznie dziękuję. Simka wygląda tak. Z daleka nawet powiem wam, że nie jest najgorsza, bo widziałam gorsze, ale jak się ją przybliży, to tak... No. Tyle powiem. Sofia jest pokrewną duszą, urocza, bardzo urocza. Jest romantyczką, wesoła oraz towarzyska. O rany. I zobaczmy może od razu jej steroje wszystkie. No, powiem wam, że Sofia ma całkiem niezły styl. No ładnie się prezentuje, no co? Nie jest najgorzej, przynajmniej z jej ubraniami. Także będziemy tutaj teraz nad nią pracować. Przypominam, że możecie dla mnie oczywiście stworzyć simkę Ugly, żebym mogła ją zrobić na Beauty. I oczywiście upublicznić to w galerii z hashtagiem Kami lub Dlakami. Tylko tak, jeszcze muszę zaznaczyć, że nie mam wszystkich dodatków. Nie mam być rodzicem i nie mam kręgli oraz chyba stylu dawnych lat nie mam też. I akcesoriów sportowych. Tego nie mam, więc trzeba mieć to na uwadze. Najwyżej czegoś może brakować. Także tak. No dobra, ja się biorę do roboty i zapraszam was do oglądania.
Nasza Sofia przeszła metamorfozę. Powiem wam, że nie było łatwo. Spodziewałam się, że będzie prościej, ale jednak miałam problemy z tą twarzą i nadal mi się nie podoba do końca. Też dałam jej taką fryzurę, żeby jej tą twarz trochę zasłonić, przyznam szczerze. Coś jest nie tak z tą twarzą i nie mogłam sobie z nią poradzić w żaden sposób. Ale i tak jest lepiej niż było, więc no. I tak, widzicie, postawiłam na fiolety, uznając, że to jest jej ulubiony kolor. Co prawda była na różowo wcześniej, ale fiolet taki bezpieczny kolor, tak mi się wydaje. Ale tak się prezentuje w wizytowym. Tak, na sportowo. Do snu dałam jej taką śmieszną piżamkę z myszką Miki. A w sumie to jest ten. Ta druga myszka, boże, nie wiem jak ona ma imię. Daisy? Nie, Daisy to kaczka. Nieważne.
tutaj jest imprezka, taka fajna, kiepska, świecąca. No i do pływania to tam też taki fajny fioletowy strój z dnia psa? Dobrze mówię? Chyba tak. No. I tak się oto prezentuje nasza Sophie po przemianie. Na końcu oczywiście będziecie mieli screeny porównawcze. Mam nadzieję, że Wam się podoba, chociaż trochę. Przyznaję, nie wyszła mi najlepiej, ale... ale chyba już bardziej nie mogę jej zmienić. Nie umiem, kasa, nie umiem. No dobrze. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie ochotę, możecie stworzyć dla mnie również simkę do przemiany. Wszystkie informacje będą w opisie, chyba. Tak? Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!